Genovefo, urodziła się Pani na Wołyniu w okresie przedwojennym. Proszę opowiedzieć o tym, jak wyglądało wówczas życie w tych rejonach. Urodziłam się w miejscowości, która się nazywała Małeńsk. Była otoczona lasami, było jeszcze tam mało osadników. Ponieważ mój ojciec był osadnikiem, więc myśmy mieszkali na takiej kolonii, gdzie się wydarzył pierwszy mord, jak już wspominałam o tym. No cóż, to domostwo nasze było takie typowo. Była duża obora, była studnia z tym takim dużym kierat był, pamiętam. Myśmy się na tym kieracie wozili. Było nas w domu dwoje dzieci, troje. Było dwóch braci, starszy i młodszy, ja byłam w środku. No cóż, ojciec mój był człowiekiem dosyć, że tak powiem, światłym na te czasy. Ładnie gospodarstwo prowadził, mieliśmy pasiekę, mieliśmy piękne bydło, to znaczy takie rasowe bydło. Wszystko było, pola były otoczone, ogrodzone takimi żerdziami, także krowy się pasły na tym. No było takie sielskie życie, takie proste życie, pamiętam. Ojciec mój jeździł na rowerze, bo wtedy samochodów nie było. Nie mieliśmy radia, tylko było takie radio, taki detefon, co się wkładało. Nie wiem, czy pan wie, co to jest. Takie coś, takie igiełki się wkładało i słuchawki się na uszy nakładało. Mieliśmy dużo kwiatów, był żywopłot z grabiny chyba, pamiętam, ojciec sadził. Rosły u nas jarzębiny, które bardzo do dzisiejszego dnia kocham, bo mi pozostała ten sentyment z dziecięcych lat. No i po drugiej stronie mieszkała moja kuzynka z rodzicami, bo moja mama i jej mama to były rodzone siostry. Więc one razem wyjechały, bo się urodziły w Rzeszowskim, to wyjechały razem na Wołyń i ta kuzynka, która miała tutaj dzisiaj być, to właśnie myśmy się prawie że pod jednym dachem, nie pod jednym dachem, ale na jednej posesji urodziły. A jak to się stało, że pani rodzice znaleźli się na Wołyniu? Bo z tego, co ja zdążyłem się już dowiedzieć, to pochodzą z innych rejonów Polski. Moi rodzice urodzili się w Rzeszowskim koło Stalowej Woli, ale ja nie pamiętam dokładnie, czy ojciec był osadnikiem wojskowym, czy dostał spłatę od rodziny, tego już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie oni wykupili ziemię na Wołyniu i stąd myśmy się znaleźli na Wołyniu. No i tak jak mówię, tam były dzikie te ziemie, sitowiem porośnięte, jak zresztą wspominałam. No i wybudowali dom od podstaw, wybudowali piękną oborę, dużo mieliśmy służących, pastucha mieliśmy, mama miała pomoc w domu. No i tak powoli zagospodarował się, ojciec się zagospodarowywał. Był człowiekiem bardzo pracowitym, umiejętnym człowiekiem na te czasy. No i żyliśmy sobie tak, wie pan, spokojnie, że tak powiem. Spokojnie, na łonie natury, bez większych stresów, dzień do dnia podobny. Ptactwo śpiewało, bydło się pasło, psy szczekały, pszczoły fruwały i tak żeśmy sobie żyli. Do momentu, kiedy banderowcy siekiery nie naoszczyli na nas. Rozumiem. Do tego tematu za moment powrócimy. Proszę jeszcze, wspomniała pani o swoich braciach, prawda? Proszę parę słów powiedzieć, jak mieli na imię? Starszy brat miał na imię Józek, ale to też coś śmiesznego powiem. Mieliśmy barana. Ten baran miał, mogę to mówić? Miał bardzo duże rogi i ten mój brat od małego tego barana, baran, baran, buc, baran, baran, buc, baran, baran, buc. Jak baran dorósł, to nikogo na podwórzu nie przepuścił, walił w tyłek, za przeproszeniem, że wszyscy kozły stawiali po podwórzu. To jak go zamknęli do obory, żeby ten, to tak walił w drzwi, że wywalił drzwi i dalej ganiał wszystkich po podwórzu i z tego baran, baran, but doszło w domu do strasznych kłopotów i musieli tego barana skrócić o głowę, bo nie można było sobie z nim poradzić. To ten starszy brat, a ten młodszy brat ciągle żabę łapał w tym, miał na imię Stasiu taki, no to ciągle żaby po tych sitowiach chodził i łapał i do dzisiejszego dnia mieszka we Wrocławiu i ciągle chodzi do zoo, ciągle ma tam znajomości, kontakty z tymi naukowcami, on wszystkie ptaszki zna, on wszystkie trawy zna, on powinien być przyrodnikiem. Od małego dziecka zajmował się właśnie tymi sprawami. No, z pani opowieści wynika, że to wasze życie było takie sielankowe. Proszę powiedzieć natomiast, jak wyglądały relacje, bo
jak wszędzie na Wołyniu, podejrzewam, że oprócz Polaków, którzy tam się osiedlili, mieszkali gdzieś w pobliżu Ukraińcy. Jakie te relacje pomiędzy wami były? Więc sąsiadów mieliśmy z jednej i z drugiej strony Polaków, ale przez drogę i taki malutki zagajnik był, tam mieszkało dwóch braci Ukraińców. Jeden z tych, obydwaj mieli nazywali się, nazwisko ich było Szuszlak. Jeden miał na imię Piotr, drugi miał na imię Andrzej. Andrzej był bardzo, bardzo, bardzo po stronie Polaków. Przyjaźnił się z Polakami, nawet mój ojciec podawał jemu dziecko do chrztu i w ogóle. A ten drugi, to właśnie żona jego, ta, którą ja wspominałam, to była żona tego Piotra. A ten drugi był przeciwko Polakom, ale to wszystko było w tajemnicy, nikt o tym nie wiedział. Aż w momencie, kiedy oni sobie gdzieś się w lesie spotkali, to znaczy popili sobie, jak to chłopi na wsi, jechali przez wieś i śpiewali, przez las i śpiewali. I był Andrzej z Polakami na wozie, a Piotr był z banderowcami w lesie. I napadli na tych Polaków jadących tą furmanką. I ten Piotr zabił tego brata Andrzeja, dlatego że ten brat się przyjaźnił z Polakami. To są fakty, które ja pamiętam. Mhm. Czyli ta nienawiść właściwie to była nie tylko do Polaków, tylko ogólnie do tego, jeżeli ktokolwiek trzymał z Polakami, był z Polakami, tak, czy się przyjaźnił z Polakami, to był przez nich znienawidzony. Tak, brat brata zabił, dlatego że ten się przyjaźnił z Polakami. Byłam z rodzicami na chrzcinach, to było chyba u tego Szuszlaka, co z Polakami dobrze żył. I był na tych chrzcinach jego brat i jego żona się upiła i mówi do tego swojego męża, że będziemy, po ukraińsku powiedzieć, będziemy ryzać lachiv, mówi, będziemy żnąć Polaków. I ja to usłyszałam i podeszłam do swojego taty i mówię, słuchaj, ona mówiła, że będą żnąć Polaków, a oni, rodzice mnie zignorowali. Myśleli, że ja sobie wymyśliłam jakąś historyjkę. Jak to się zaczęło? Wspomniała, jeżeli chodzi o te mordy. W jakim okresie pani życie? Jak pani się dowiedziała o tym, że coś się dzieje niedobrego? To znaczy, ja miałam chyba 5,5 roku, niecałe, może 6 lat miałam. I tak jak już wspominałam, że przez taki mały lasek był, najpierw był sad, a potem był lasek i mieszkali państwo podchorodeccy. Oni byli dość zamożni ludzie, ci podchorodeccy. I nie wiem, dlaczego oni padli pierwsi ofiarą, bo do tego czasu ta sprawa nie jest wyjaśniona. Dlaczego banderowcy zamordowali? Pierwszy mord na Wołyniu był właśnie wykonany na rodzinie podchorodeckich. I ten ich syn, najstarszy, bo było troje dzieci, Zbyszek, Tereska i Danusia. Ten najstarszy syn ich bawił się z moim bratem Józkiem, tym najstarszym, na podwórzu. I usłyszał krzyk w domu i pobiegł do domu. I gdyby nie pobiegł, to byłby żył. A w tym czasie akurat banderowcy mordowali. To było rano, tak gdzieś koło godziny 11. To nie była noc, to nie i ten. No i on pobiegł do domu i wpadł, i wsunął się pod łóżko. To już panu mówiłam, ale powtórzę. Wsunął się pod łóżko, banderowiec odsunął łóżko i za włosy go wyciągnął z tego łóżka, spod tego łóżka, bo go na własne oczy widziałam, jak go ciapnął się kierunku, tak, że mu odciął pół głowy temu chłopakowi. Tą najmłodszą siostrę sztyletem przybili do ściany, tą Danusię, bo ona była, może miała ze 2-3 lata, taka jak laleczka na ścianie wisiała. Ojca i matkę zamordowali i tą Tereskę zamordowali i służącą i służącego zamordowali. To jak myśmy przyszli, pierwszy raz w życiu widziałam nieboszczyków, to tak był ojciec położony, matka, dzieci według wieku, a służący ze służącą w nogach leżeli, trumny były ustawione. I cała okolica poszła na pogrzeb. Kościół był parafialny, nazywał się Kazimierka, to było chyba z 10 kilometrów od naszej miejscowości. Wszyscy Polacy prawie poszli na pogrzeb. Myśleli, że to po prostu przypadek jakiś. I jak wrócili z pogrzebu, była rodzina Mazurków, Malec i Mazurki. To byli to był szwagier chyba, szwagier, którzy mieli siostry. No i ja się denerwuję, język mi się plącze. I oni wrócili z tego, z pogrzebu i w nocy przyszli do nich banderowcy, poukładali ich na podłodze twarzą do ziemi. Wszystkim głowy poobcinali, a jeden z tych ludzi, jakoś siekiera go ominęła i tylko mu ucho odcięli
i leżą do rana między tymi pozabijanymi. W końcu rano przyszedł. Już wtedy się Polacy zorientowali, że to już są masowe mordy, że to już nie był jakiś taki sporadyczny przypadek, tylko że to już się zaczęło. I za dwa dni czy za trzy dni naprzeciwko nas mieszkali rodzina polska, która się nazywała Lisy. Przyszli do nich, nikt nie zamordowali, ale przyszli do nich i spalili im całe zabudowanie. Pamiętam, jak ta obora się paliła i tą krowę spalono, to do dziś dnia przed oczyma mam. W każdym bądź razie i od tego czasu się zaczęły chowanki. Pierwsze takie, że tak powiem, taka ucieczka to była, że wykopali taki schron w lesie, na to położyli deski, na te deski położyli mech, żeby to było zakonspirowane i tam moi rodzice, moja ciocia, i ta kuzynka i my, jak się tylko szaro robiło, tośmy wszyscy szli do tego schronu i tam nas tymi dechami przykrywali i do rana żeśmy siedzieli. Potem tam jakoś nam było ciasno i powietrza nie było, było nam tam bardzo trudno żyć. To jak na Wołyniu były takie wasążki, tak zwane takie kosze na wozy, to się nazywały wasążki, to ten kosz wzięli nasi rodzice na liny, na sznury i przywiązali na takim gęstym, zaliścionym drzewie, gdzie było dużo liści, żeby nie było widać tego wasążka i tam nas po sznurkami wieczorem do tego kosza wkładali, to tam nam już było łatwiej żyć, dlatego żeśmy mieli powietrze świeże. No i oczywiście przychodziło rano, to ten kosz był na sznurkach, także ten kosz rano spuścili na dół, myśmy zeszli i ten. No ale potem była Janowa Dolina, tam strasznie zmordowali, spalili całą miejscowość, to już wtedy się Polacy zaczęli organizować. I nasi ojcowie zaczęli wartę na koniach jeździć i pilnować okolicy, czy banderowcy się nie zbliżają. Którejś nocy jechali banderowcy i ta straż ich odgoniła, bo jechali na Małyńsk. W każdym bądź razie od tego momentu już zorganizowali noclegi, była taka baza mleczarnia. I tam zorganizowali noclegi. Robiło się gdzieś godzina trzecia, czwarta. Wszystkie matki z dziećmi szły tam do tej bazy spać, a nasi ojcowie na koniach patrolowali okolice. I tam nas pilnowali kozacy. Nie wiem dlaczego kozacy. Nie Niemcy. Niemcy też już byli w tym czasie w Małyńsku, ale nas w tej bazie pilnowali kozacy. Wspomniała Pani o tym, że ukrywaliście się w lesie, w lepiankach czy tam na drzewach, na różne sposoby. Tak. Jak długo to trwało od tego pierwszego mordu, który się pojawił i w którym została zamordowana rodzina pod Chorydecki? Ja myślę, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, że to trwało gdzieś troszeczkę dłużej jak pół roku. Ale jeżeli chodzi o ścisłość, to ja bym mogła zadzwonić do swojego brata i zapytać, bo on lepiej pamięta. I to był taki okres, dzień w dzień trzeba było... Dzień w dzień notorycznie się wszystko to samo powtarzało. To samo. I tu słyszeli, tam zamordowali, tu słyszeli, tam się dom spalił, tu słyszeli. U nas w Małyńsku, do momentu, kiedy myśmy wyjechali do Niemiec, to tylko byli podchorodeccy zamordowani. A w następnej wsi niedaleko, to byli ci Malcy i Mazurkowie. To była następna rodzina, która, ja pamiętam, to za moich czasów było zamordowane. I jak myśmy wyjechali do Niemiec, to już potem tylko znam historię z opowiadań, ale to... Te dwa zajścia i te płonące domy i te ucieczki po lasach, to wszystko sama przeżyłam. Ja i moja rodzina, i moi bracia, i moja mama i ten. Natomiast jeżeli chodzi o tą waszą kolonię, czy tam to wasze osiedle, ile tam było rodzin, ile to tych osób musiało się ukrywać cały czas? Zaraz panu powiem, pod Chorodeckich zamordowali, nas było pięcioro, siedmioro, następni byli Lisy, to tam też było chyba z pięcioro dzieci i potem, bo to nasza była taka mała kolonia, a potem była wieś, to ja już nie wiem ile tam, w każdym bądź razie ta wieś i ta kolonia, ci mężczyźni wszyscy się połączyli razem, ponieważ to byli rolnicy, więc oni wszyscy mieli konie, mieli na czym jeździć, a jak się robiło tylko tak późne popołudnie, tak jak mówię, my wszyscy do bazy, a ci mężczyźni na konie. Czyli ta ale myśmy byli, nasz dom już był, to jak Jasiek mówił, myśmy już byli na liście do wymordowania.
Czyli udało wam się przeżyć po pierwsze przez schrony, przez to ucieczki tak. do lasu i przez to, że ktoś nam powiedział. Patrolowali tak. nocami okolicy i nie dopuścili do tego, tak, żeby tak. ci Ukraińcy przyszli tak. z tymi siekierami. Bo mężczyźni mieli broń, ja nie wiem skąd mieli, ale nie, może Niemcy im dali, może ten. To nie tylko, że na koniach jeździli, ale mieli się czym oszczeliwać, mieli broń. Mhm. Jeszcze jakby pani mogła powiedzieć, jak to się stało, że udało wam się właśnie dowiedzieć o tym, że można wyjechać? To znaczy, jak się, tego dokładnie nie mogę powiedzieć, bo ja byłam dzieckiem, ale mój, tak jak mówiłam, mój ojciec był człowiekiem takim światem, on się wszystkim interesował i widocznie Niemcy ogłosili nabór do Niemiec i myśmy się zapisali. No tak, nie było innego wyjścia. Nie było innego wyjścia, tak. To tak jak myśmy, pamiętam, jak myśmy wyjeżdżali do Niemiec, mieliśmy piękne konie, mieliśmy bydła, dużo owce, ojciec otworzył bramę, otworzył drzwi w oborze, otworzył bramę na pastwisko, spuścił psa, mieliśmy kruczka, jak dziś pamiętam, jak się nazywał, odwiązał tego psa z łańcucha, otworzył, wszystko poszło na łono natury, na własny rozrachunek żyć, i to bydło, i te konie, i to wszystko. Tylko wzięli trochę suszonej kiełbasy, wędzonej słoniny i wiaderko miodu. I też z tym miodem się tragicznie skończyło. Jak w Kostopole żeśmy siedzieli, czekali na przeładunek. Ja z tym bratem Staszkiem, moim najmłodszym, zaczęliśmy się bawić, biegać w koło i trąciliśmy o ten miód. I to miód się przewrócił, wylał się w tą trawę i nie ma miodu. Ja mam jeszcze jedno. Okay. Bo ja myślę, że to jest ważna historia. Bardzo. Pani powiedziała, czy jak to się stało, czy na przykład w tych waszych sąsiadach ukraińskich, czy na przykład ludzie o tym mówili? Bardzo mówili i bardzo. No właśnie, jakby pani wróciła jeszcze raz do tej historii, czy ten brat, który zabił brata, czy ktoś mu, nie wiem, czy coś. Mnie się wydaje, że on przy końcu też zginął, ten banderowiec, ale jestem więcej niż jak pewna. Pani coś więcej powiedziała, jak to. Ja nie bardzo. Czy to byli pojedynczy Ukraińcy, którzy byli za Polakami, czy to tylko był taki wyjątkowy przypadek? To znaczy, ja znam. No, było dużo Ukraińców, którzy bardzo blisko żyli, tak jak ja na tym wspomnieniach napisałam, że ziemia wyżywiła ich i nas i naprawdę sobie dzieci do chrztu podawali i żyli bardzo w symbiozie ze sobą ludzie. Tylko potem jak ci banderowcy, o co im chodziło? Im chodziło o to, że oni chcieli odebrać ziemię, bo oni uważali, że wojna leży do Ukrainy. Skąd się tam Polacy wzięli? Dlatego wskutek tego rozpoczęły się te mordy. To znaczy, tak jak mówię, że było bardzo dużo Ukraińców, którzy bardzo blisko żyli z Polakami. To był taki specyficzny, przypadek, kiedy brat brata zabił za Polaka. To było bardzo głośne i bardzo długo o tym ludzie wspominali, no bo przecież, ale co, nawet taki przypadek znałam, ale to są opowiadania, że Ukrainiec ożenił się z Polką i mieli syna wspólnego, a syn był banderowcem i przyszedł do, zna pan tą historię? Przyszedł do ojca i mówi, żeby matkę zabić, bo matka jest Polka. A ojciec go wyprowadził na podwórze, położył mu łeb na pień i uciął mu łeb i koniec za to. To jest prawda historyczna, to nie jest zmyślona historia. No widać, że faktycznie te animozje były straszne i ci Polacy musieli być niesamowicie nienawidzeni, nawet jeżeli byli zżyci, prawda? To się tak jak mówię, to się stało pod koniec, bo to chyba ten Bandera to zorganizował, ten ich przywódca, dlatego oni się nazywają banderowcy. Ale gdyby nie ten diabeł, to może by nigdy do tego nawet nie doszło, ale ludzie są wpływowi. Czy pamięta pani, który to był mniej więcej rok, jaki miesiąc, jak to się zaczęło? To był rok, myśmy w tym samym roku wyjechali do Niemiec, czyli myśmy wyjechali do Niemiec chyba jesienią, a ten mord, jak dobrze pamiętam, to się gdzieś tak chyba w maju, czy ten pierwszy mord, który mi utkwił w pamięci, to chyba wczesną wiosną się rozpoczął. Czyli 43 rok. Tak. Jeżeli chodzi o dalsze losy, udało wam się schronić, ten las, ta lapianka, to drzewo, to były wasze miejsca takiego schronu, prawda? Tak. I dzięki temu udało wam się przeżyć. Dzięki temu nam się udało przeżyć, a poza tym jeszcze dzięki temu, żeśmy szli na noc do tej bazy, to też nam bardzo dużo pomogło, bo ta baza była otoczona i przez Niemców,
i przez kozaków, i jeszcze nasi rodzice, nasi ojcowie dookoła chodzili i pilnowali, żeby nie wysadzili w powietrze, żeby miny nie podłożyli. Tam były same kobiety z dziećmi tylko w tej bazie. I dzięki temu nam się udało przeżyć. Czyli generalnie mężczyźni stworzyli tą jednostkę taką ochronną, patrolującą nocą wasze wioski i zabezpieczającą. Tak. Rozumiem. A czy pani się orientuje mniej więcej, ile osób tam mogło zginąć w tej waszej miejscowości, w Małyńsku? W Małyńsku do momentu, kiedy ja byłam w Polsce, to tylko ta jedna rodzina zginęła. Ta jedna rodzina. A poza Małyńskiem, to tak jak mówię, ci zginęli, to oni już nie mieszkali. Oni chyba w Karaczunie mieszkali, ta druga rodzina, bo tam był Karaczun i Krzeszów. Takie znane miejscowości, ale taką najbardziej znaną miejscowością, bo to było takie malutkie miasteczko, to był Małyńsk i ten Małyńsk należał do hrabiego Małyńskiego. Dlatego ta miejscowość się nazywała Małyńsk. A potem to już tak jak wspominałam, ta Janowa Dolina, tam była straszna rzeź, tam był. Wieczorem jak żeśmy wyszły na podwórko, to tylko było widać łuny. W nocy, tylko łuny, dookoła się paliło. Jak nie zabudowanie, to przeważnie polskie zabudowanie ci banderowcy podpalali i to ludzie już byli przygotowani na to, że ich mogą zamordować, to uciekali tak samo jak i my, czy do lasu, czy gdziekolwiek, żeby ujść z życiem, a to co się spaliło, no to się spaliło. Jeżeli chodzi o te ataki, to były typowe bandy upowskie, tak? Tak. Banderowcy. Tak. Początkiem to oni tylko siekierami rąbali, nawet nie mieli żadnych karabinów ani niczego. Potem to już chyba mieli, ale z początku nawet piłą ludzi przecinali na połowę. Piłą. No straszne te opowieści są. To musiało wyglądać koszmarnie. To są wszystko fakty. To nie jest jakieś. To są wszystko fakty. Te obrazy pozostały, tak? Pozostały. W mojej pamięci. Pozostały. Mimo upływu tyle lat, już jestem na drugiej półkuli, już jestem u schyłku życia, ale czym jestem starsza, tym bardziej mi to wszystko powraca. No rozumiem. Z tej okrutnej ziemi uciekliście do Niemiec, czyli Niemcy sprzyjali wtedy, tak, Polakom, jeżeli chodzi... Jak to się stało, że udało się wam wyjechać? Bo Niemcy potrzebowali siły roboczej, dlatego zabierali. Tak jak mówię, pierwszy transport był tylko pierwszy i jedyny transport, gdzie wyjechały rodziny. Potem już tylko samotnych dorosłych ludzi brali, bo im potrzeba było siły, rąk do pracy. No i mój ojciec i mój wujek i jego rodzina zapisaliśmy się na wyjazd do Niemiec i transport był dosyć duży, to był pierwszy transport, który jechał z rodzinami do Niemiec. To był pierwszy i ostatni transport. Więcej Niemcy już nie brali rodzin, tylko brali samotnych ludzi do pracy, dorosłych samotnych ludzi do pracy. Dojechaliśmy, do Małyńska postawili pociąg, załadowali nas do pociągu i jechaliśmy do Kostopola. W Kostopolu przegruzowali nas, przetransportowali nas do innego pociągu, do tego, który już miał jechać do Niemiec. Ale jadąc z Małyńska do Kostopola, z lasu ostrzeliwali nas banderowcy. W każdym wagonie był jeden kozak. A w naszym wagonie kozak się upił. Jak zaczęli z lasu strzelać, to ten kozak był pijany, ponieważ mój ojciec był człowiekiem wojskowym, więc tego kozaka odsunął od drzwi i zaczął się oszczeliwać do tego. W każdym bądź razie szczęśliwie, żeśmy przyjechali, nie wykoleili nam pociągu. Dojechaliśmy do Kostopola i w Kostopolu przeładowali nas na ten i trap, 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 trap. Powolutku pojechaliśmy do Niemiec. Przyjechaliśmy do Niemiec, byliśmy na przejściowym obozie w Dachau. Byliśmy tam chyba ponad miesiąc, bo przyjeżdżali Niemcy i wybierali sobie ludzi do pracy. Jedni szli na farmę, jedni szli. Mój ojciec trafił myśmy mieszkali w Monachium, to pracował na torach tramwajowych, a mama pracowała w szpitalu, sprzątała w szpitalu. Dużo Polek tam pracowało. Ale w międzyczasie, jak żeśmy mieszkali w tym Dachau, to było straszne. Sala, to była sala taka długa, długa, długa i człowiek koło człowieka był ułożony od ściany do ściany i z drugiej strony od ściany do ściany. Tylko taka malutka przerwa była, gdzie można było przejść do latryny. Latryny wszystkie były takie doły wykopane na środku tego obozu
I tam ludzie szli, dzieci, mężczyźni, kobiety, wszystko razem, tam potrzeby fizjologiczne załatwiali na oczach wszystkich ludzi. No a na dodatek jeszcze panowała czerwonka w tym obozie, także ci ludzie nie zdążyli dobiegnąć do tego. To proszę sobie wyobrazić, w jakich warunkach myśmy spali. Już nie chcę detali opowiadać. W każdym bądź razie, co mi utkwiło w pamięci, była taka piękna rosyjska dziewczyna, bardzo dużo ludzi chodziło tam obłąkanych. To do dziś pamiętam, jak taka ładna Rosjanka włożyła ręce do tej i jakieś tam łupki wybierała, jakieś tego, bo rozum straciła. Głodni, oberwani, wszy nas żarły, czeraki, wszystko co tylko było możliwe, to myśmy mieli. Stamtąd powoli, powoli zabierali nas, tak jak mówiłam, ojca mojego, myśmy przyjechali do Monachium. No i zamieszkaliśmy w takim opuszczonym po niemieckim domu. Myśmy mieszkali na drugim piętrze, a ten dom był dwupiętrowy. Taki malutki pokoik, było nas pięcioro. Obok mieszkała rodzina, gdzie ich było siedmioro, bo tam jeszcze babcia była i mama. Mama umarła, te dzieci zostały sierotami z tą babcią. Potem ta babcia umarła, te dzieci same zostały z ojcem tylko. No i jak przyszły bombardowania w nocy, to myśmy spali, tak jak chodziliśmy, tak żeśmy spali. Nie było się czasu, jak syrena zawyła, to jak był taki false alarm, wie pan, to znaczy, że się samoloty zbliżają do miasta. Ale jak już syrena zawyła 3 razy, to znaczy, że samoloty są już nad miastem, już bombardują. To jak myśmy uciekali z tego budynku, co myśmy mieszkali, pod taką górę, pod tą górą był olbrzymi schron dla Niemców. Ale jak już syrena wyła 3 razy, to oni już nie patrzyli, kto wchodzi, już wszystkich puszczali do tego schronu. Z tym, że hitlerowcy i ci dostojnicy to mieli takie boki porobione elegancko, tam mieli wszystko i kuchnię i kanapę i ten, a myśmy jedni przy drugich, jak śledzie w beczce w tym schronie, dobrze, że nas wpuścili do tego schronu. W każdym razie dzięki temu schronowi żeśmy chyba przetrwali wojnę, że tylko 2 osoby zginęło z naszego obozu, resztę wszystko przetrwało. Jak żeśmy wyjechali z Dachau, tośmy mieszkali w Minchen, to już panu mówiłam, i ten obóz i to wszystko. I potem moja mama pracowała, chce pan całą historię wiedzieć, to będę opowiadać. Moja mama pracowała potem w magistracie, tam gdzie, w magistracie, bo tam były w Niemczech kartki żywnościowe, a poza tym każdy Polak musiał nosić taki emblement, P, to znaczy, że jesteś Polak, a Ukraińcy mieli gałązkę ostu. To był znak rozpoznawczy. Ja wracałam z moją mamą, ja często chodziłam z mamą do szpitala pomagać tam jej, a bo mi się nudziło, to ja byłam takim dzieckiem dosyć rezolutnym, to chodziłam do szpitala z mamą. No i siedziałam i śpiewałam piosenkę Gloria, Gloria, bo to było przed Bożym Narodzeniem. Ja nic więcej nie umiałam, tylko Gloria. A ten szpital prowadziły zakonnice. Jak zobaczyły, że ja taka biedna, obdarta dziewczynka i Glorię śpiewam, to mnie wzięły, żebym ja poszła z nimi sprzątać tą kaplicę. No to dały mi ściereczkę, no to ja ławki wycierałam z tymi zakonnicami. W każdym razie wyrobiłam sobie taką opinię w tym szpitalu, że przyszło Boże Narodzenie, to one mnie dały róg obfitości i ja przyniosłam do domu cały róg obfitości słodyczy i dali mnie takiego Pana Jezuska z wosku w takim zabudowanym tym. I ten Pan Jezusek mnie upadł na podłogę i odpadła mu ręka. Ja tak strasznie płakałam i tak ciągle tego Pana Jezuska, tą rękę mu topiłam i przyklejałam, a ta ręka ciągle ma, w końcu Pan Jezus był z jedną ręką taką, z drugą taką, no ale to już na marginesie. I potem moją mamę przenieśli do tej innej pracy i tam właśnie, jak były naloty, to szafy się poprzewracały i kartki żywnościowe leżały na podłogach. I te kobiety, ponieważ myśmy bardzo małą rację żywnościową, 25 deko chleba żeśmy mieli na dzień, czarną kawę, brukiew i otręba, to otręby żytnie, to była cała racja żywnościowa na dzień. No i ten, a ja bardzo dobrze mówiłam po niemiecku. I mama przyniosła te kartki i ja poszłam do sklepu i przyniosłam chleb. Na drugi dzień mama przyniosła kartki, ja poszłam do sklepu, przyniosłam chleb. Na trzeci dzień przychodzę, stoi policjant. Pyta się do mnie, skąd ty te kartki masz? A ja mówię, że znalazłam. Nie powiedziałam, bo jakbym powiedziała, że moja mama z magistratu ten, to by ją zaszczelili.
za to. Ale jeszcze skończę, wracałam z mamą, no to przeskoczyłam. I stała w kolejce taka dziewczyna, panienka. Jak zobaczyła, że ja płaczę, wzięła mnie za rękę, dała swoją kartkę na chleb za mnie, dała mi ten chleb i ja przyszłam do domu. Przyszłam do domu i ona do mnie mówi, żebym ja do niej przychodziła. Ja do niej chodziłam może pół roku. Oni mnie tak... ja byłam jak... Oni nie mieli dzieci. Tam był brat, matka i ta siostra. Nie było dziecka. Ja byłam jedyne dziecko, które do nich przychodziłam. Ona mi włoski kręciła, dała jakieś szmaty. Moja mama umiała szyć, w rękach mi uszyła sukieneczki, wiesz. Ja przyszłam do niej taka, jak brat mu jechał, chleb rozwoził po mieście. Ja siedziałam na oknie, wołałam go, to on mnie nie pozna, bo ja byłam taka wystrojona kokardka na głowie, włoski wykręcone, bo Niemka się mną opiekowała. Chodziłam tam, chodziłam, ale razu jednego jechałam z mamą z pracy i mama nie miała P. I policjant się do niej czepił. Ja zaczęłam strasznie płakać i ten policjant puścił nas. Ten płacz moją mamę uratował. Pech chce, że ta moja Betty, bo ja pamiętam jej imię do dziś dnia, ta moja Betty miała narzeczonego policjanta. Ja zawsze przychodziłam do domu, miałam sygnał, pukałam w drzwi, to ona wiedziała, że to ja. Ja przychodzę, pukam do drzwi, Betty nie otwiera. Ja przychodzę do drzwi, pukam dalej, Betty nie otwiera, ale słyszę, że ktoś jest w domu. No to ja, oni mieszkali na parterze, to ja nazbierałam cegieł, człowiek sobie radzi w potrzebie. I wsadziłam oczy przez okno i patrzę, Betty ma policjanta w domu. A ja miałam urost do policjanta, ponieważ policjant chciał moją mamę aresztować. I ja uciekłam. I więcej do niej nie poszłam. Ona przyszła do obozu za mną i pyta się, dlaczego ty nie przychodzisz? A ja mówię do niej, bo ty masz Szucmana narzeczonego, a ja nienawidzę Szucmanów. Szucman to policjant, to pamiętam jak dziś. Ja nigdy już do ciebie więcej nie przyjdę. I nie poszłam. Przysięgam, nie poszłam. Skończyła się wojna. Przyszli Amerykanie, dostaliśmy paczki. Myśmy już wyjeżdżali z München do Coburga. Dostaliśmy paczki, ja pamiętam, poszłam do niej, takie rękawiczki białe, wełniane jej zaniosłam i gazówkę taką, bo nam UNRWA dała. Poszłam się do niej pożegnać i zaniosłam jej ten prezent. Ona mnie wzięła na ręce, tak płakała i ja płakałam. I żeśmy się rozstali i więcej ja już ją w życiu nie widziałam. Byłam kiedyś w Niemczech, w Monachium, ale raz, że ona już nie żyje, bo ja już jestem w podeszłym wieku. Ale bym nie trafiła do tego domu. Ale w międzyczasie, jeszcze jak myśmy w tym obozie mieszkali, to Niemcy zeszczelili amerykański samolot. I ten lotnik spadł niedaleko naszego obozu. Tam było takie spalinisko, tam były samochody popalone, motory, wszystko takie, jak to się mówi po polsku, bo zapomniałam. No w każdym razie takie spalinisko było. I ten, pogorzelisko, tak? Tak. I ten pilot amerykański spadł na te popalone samochody. To ja byłam świadkiem naocznym, ja to widziałam. Przyjechała żandarmeria niemiecka na tych motorach silnych takich. Pobili go po buzi, pokopali go na motor i zabrali go. To tyle pamiętam. Pierwszy raz widziałam amerykańskiego żołnierza na własne oczy w takiej tragicznej sytuacji. I z tego obozu, żeśmy się, tak jak już mówiłam, wyprowadziliśmy do Coburga. To w Coburgu żeśmy mieszkali, ja nie pamiętam jak żeśmy w Coburgu mieszkali, też w jakichś opuszczonych domach. I z tego Coburga potem Amerykanie nas przenieśli, jak już Amerykanie wstąpili, do Regensburga. A w Regensburgu to mieszkali, było takie osiedle, tam chyba żołnierze mieszkali, bo to były takie budynki niskie i były podzielone na kwatery. Tam już było dobrze, bo tam już była trawa, tam już była opieka lekarska, bo już Amerykanie przyszli, już były racje żywnościowe, już nas UNRWA odżywiła, dali nam ubranie, dali nam witaminy dzieciom, dali nam racje żywnościowe. Ja i mój ten młodszy brat dostawaliśmy czekoladę, bośmy byli bardzo wybiedzeni, wychudzeni, włosy byle jakie, czeraki, bo Jezu, ile ja miałam czeraków na swoim ciele. Jak mi przyszło te łachmany zdejmować z siebie, to tak wodą polewałam ciepłą, żeby oderwać to. To jak się stąd oderwało, to się w drugim miejscu przykleiło, bo mieliśmy przeziębioną krew i dlatego te czeraki takie były. No jak już Amerykanie przyszli, to już nam było trochę lepiej. No i powoli ludzie wyjeżdżali, jedni do Polski, drudzy do Ameryki, jedni tam gdzie... Takim cudem myśmy się wrócili do Polski, ponieważ mój ojciec był patriota i cały transport wołyniaków przywiózł do Polski.
przywitał nas w koźlu na granicy. No i jeszcze ja biegłam do niego i ten... I, o, jeszcze coś panu powiem, jak się wojna... Czyli on wcześniej trafił do Polski. Jeszcze jak się wojna skończyła, to myśmy poszli z moim tym młodszym bratem do zoo. Bo nam można było wejść. No i idziemy tam, a idzie kobieta, idą kobiety Amerykanki, te Niemki, i miały na nogach palce pomalowane. A ja mówię do swojego brata, ty, popatrz, jaka durna, palce na nogach pomalowała. Pech chciał, że szli amerykańscy żołnierze, jeden był Polak. O, jak mnie wziął na ręce, o, jakaś ty kochana, mówi do mnie, ściska mnie, całuje, gumę mi do żucia dał, czekoladę mi dał. Przez te głupie paznokcie trafiłam na ręce amerykańskiego żołnierza, który był Polakiem. Może miał córkę w moim wieku, dlatego tak, wiesz, tak, dlatego tak jakoś oddziałałam na niego. W każdym bądź razie... Jak wyglądał ten powrót do kraju? No to mój ojciec pojechał miesiąc wcześniej, tak jak mówiłam, z jeszcze jednym człowiekiem, z jeszcze jednym Polakiem Wołyniakiem. I objeździli całe Pomorze, całą Polskę. Chcieli, żebyśmy, ci ludzie, którzy przetrwali wojnę w Niemczech, żebyśmy się w tym samym okolicach osiedlili. Ponieważ to był rok 46, to już nie było tyle wolnych zabudowań, więc część ludzi została na Pomorzu, gdzieś koło Malborka, a kilka rodzin, między innymi my, przyjechaliśmy na Dolny Śląsk, do powiatu wołowskiego. I tam mój ojciec dostał ziemię. To była reforma rolna, jemu się należało, ponieważ miał dokumenty, że zostawił ziemię na Wołyniu, więc taką samą ilość hektarów dostał, jak miał na Wołyniu. No i to wszystko było zrujnowane, nic nie było. Dom mieliśmy taki, że snajper siedział na dachu, to było bocianie gniazdo, nie było dachu, a tu, gdzie był dach, to był pokój, to nie było podłogi, bo deszcz padał, to wszystko zgniło. No i potem żeśmy dostali, to jest ciekawa historia, potem żeśmy dostali krowę z Unry, ale nie mieliśmy tej krowy gdzie trzymać, bo nie mieliśmy obory, bo tu gdzie myśmy mieszkali, to mieszkał człowiek, który pływał na barkach, bo mieszkaliśmy nad Odrą. No to był malutki domek, więc dostaliśmy tą krowę, a żeby wejść do domu, to chyba było 8 schodków i ganek. Ja dziś mam to zdjęcie z tym domkiem. No i po drzwiach tą krowę żeśmy wciągnęli do domu i ta krowa, bo to była zima, już listopad, pamiętam, była bardzo ostra zima, jak myśmy z Niemiec wrócili. Po wodę żeśmy jeździli chyba z kilometr, bo wody żeśmy nie mieli. No i tą krowę wprowadzili do domu, do tego pustego pokoju, tam gdzie podłogi nie było. No jak mama doiła, to myśmy wszyscy stali i czekali, kiedy nam da łyk mleka. No i tą krowę żeśmy mieli chyba z rok i ta krowa nam zachorowała. I zdechła. Płacz był jak za matką, no ale trudno. Dostaliśmy drugą, a ta druga była psychiczna. Przysięgam, była psychiczna. Jakim wścieklizna napadła, jak zaczęła rogami ziemię pruć, kopytę, jak ogon zadarła, to poszła po 4 kilometry i nie było. I nie było mleka, i nie było krowy, ale to tak, ja jako żart mówię. No i potem ojciec dostał konia. Zaczął uprawiać. Z Unry dostaliśmy zboże, zaczęliśmy, a po Niemcach były kartofle niewykopane, to jeszcze pojechali, bośmy w listopadzie przyjechali, to te kartofle wykopali, także mieliśmy czym na wiosnę kartofle posadzić, trochę zboża i tak pomalutku, a mój brat Stacho w koźlu wyskoczył z pociągu, bo myśmy tam czekali na tych, na ojca i na ten, i tam jakiś kurczak taki chodził, bo on taki, jak mówię, przyrodnik, i tego kogucika tam złapał i ukradł komuś tego kogucika i przywieźliśmy do domu. Byliśmy pewni, że to kura, co się okazuje, któregoś dnia kogut wychodzi na podwórze i pieje. Nie ma kury, tylko... Nie ma jajek. Nie ma jajek, tylko... Ale potem żeśmy gdzieś jakieś króliki skombinowali, bo jeszcze Niemcy byli, wie pan. Czyli to był 45 rok, tak? 46. 46 jesień. A obok mieszkał krawiec, Niemiec, sąsiad nasz. Nikt we wsi nie umiał po niemiecku mówić, tylko ja. I ja byłam tłumaczem. Jak przychodzili ludzie szyć do tego krawca, to ja, oni mnie wołali i ja im tłumaczyłam. I znowu miałam dobry dom. Ona, Niemka, mnie karmiła, bo ja im pomagałam. Niemcy mieli więcej jak my. Nauczyłam się placki i kartoflane z cukrem jeść tam u tej Niemki. I tak było do momentu, kiedy oni nie wyjechali do Niemiec. Jak wyjeżdżali do Niemiec, to ona mi dała na pamiątkę dwie kasetki i taki krzyżyk złoty za to, że ten.
No i potem już z roku na rok było coraz lżej, to znaczy było bardzo ciężko po wojnie, wiadomo, ale już było coraz lżej, bo już się miało swoje ziemniaki. Co jeszcze? Ludzie się nauczyli z buraków robić taki syrop, taki miód. Gotowali te buraki i myśmy to z chlebem jedli, kawę słodzili, wie pan. I tak żeśmy z roku na rok było coraz lepiej. I tak żeśmy dotrwali. Co jeszcze powiedzieć? No, w pewnym momencie swojego życia wyjechała pani z Polski, tak? To znaczy ja jak skończyłam szkołę średnią, to wyjechałam do Lubina, ponieważ wtedy ten kombinat budował, miedź odkryli i w ogóle tam była szansa bardzo, bardzo, dla młodych ludzi była bardzo. Właściwie to jak szkołę kończyłam w Lubinie, bo jak miałam 16 lat, to pracowałam w przedszkolu, byłam kierowniczką przedszkola i jak dzieci leżakowały, bo ja miałam kucharkę, a jak któraś nauczycielka nie przyszła, to kierowniczka mnie wołała i ja w pierwszej klasie 16-letnie dziecko uczyłam języka polskiego, dzieci. A co ja chciałam powiedzieć? No i wyjechała pani później do Lubina. No, wyjechałam do Lubina, w Lubinie skończyłam technikum ekonomiczne, ale przez 9 lat pracowałam na urządzeniach sygnalizacyjnych, ponieważ tam bardzo dobrze płacili, a ja byłam samotna, ponieważ ja miałam męża alkoholika, także ja swoje dzieci sama wychowałam. No i pracowałam na sygnałach i wtedy dość dobre pieniądze zarabiałam, także moje dzieci żyły na ten czas właściwie w bardzo dobrych warunkach i dostałam mieszkanie stamtąd. I byłam zakwalifikowana na budowę domku rodzinnego, jednorodzinnego. Już żeśmy wpłacili pieniądze, bo mój ojciec sprzedał gospodarstwo i ten, ale ja wyjechałam do Ameryki. I tak się skończył Lubin. W Lubinie 9,5 roku pracowałam na stawce dołowej jako górnik. W hełmie na głowie, w kufajce w zimie i w filcakach. Ale miałam zawsze bardzo ładnie włosy zrobione. To kiedyś przyszedł urząd górniczy, a ja tak ten hełm tylko położyłam na wierzchu, a ten z urzędu górniczego stoi za mną i tak mówi do mnie: wiesz co, zającówna, gdyby nie twoje misterne loczki, to bym ci karę wlepił. ale masz takie misterne loczki, to mi szkoda. Załóż się ten hełm, mówi, na łeb. No. A jak żeśmy poszli, to już tak też na marginesie, jak żeśmy poszli, bo to był jeden, jedyny kurs tych kobiet sygnalistek, już potem więcej nie robili. No i przyprowadzili nas na szyb, na praktykę. Jak ja zobaczyłam tą studnię i to wszystko, to mało nie zemdlałam. Odeszłam, ja sobie myślę, Matko Boska, ja to nie przyjdę do pracy. To taka odpowiedzialna praca była, bo ci ludzie, to były szyby, to nie były poziomy, wie pan. Myśmy budowali szyby i te urobki, które oni wkładali do tych takich wielkich wiader, no to myśmy odbierali sygnały z dołu i myśmy te kuby wyciągali. Potem na taką maszynę się kładło, ten urobek się wysypywał. Jakbyś źle sygnał odebrał, tam ludzie na dole, to byś ludzi wybił. Ja sobie myślę, Matko Przenajświętsza. Co pół roku mieliśmy badanie psychotechniczne, na orientację, na wszystko. Jakoś do momentu, dopóki nie wyjechałam do Ameryki, to pracowałam na tych sygnałach. Potem mnie już chcieli do dyrekcji przenieść, ale ja mówię, że ja jadę do Ameryki, jak wrócę, to pójdę do dyrekcji. A ten kolega mój mówi, ty nie wrócisz. I została pani. Który to był rok? Ja miałam wtedy 36 lat. Jasiek będzie pamiętał. Bo ja panu mówię, ja nie mam daru do cyfr. Ja z matematyki zawsze dwoje miałam. Do Stanów Zjednoczonych zaprosiła mnie koleżanka, której ja kiedyś w życiu wyświadczyłam przysługę. I ona w rewanżu, ponieważ była szlachetną osobą, więc zaprosiła mnie do tych Stanów. Ja przyjechałam na urlop i pracowałam w takim snack barze. Robiłam kanapki. I tam przyszedł urząd emigracyjny, bo zameldowano mnie, że tam nielegalna pracownica jest i przyszedł urząd emigracyjny i aresztowali mnie. Zaprowadzili mnie do urzędu emigracyjnego. Ja się jako tako tłumaczyłam, ale jak mnie zaczęli odciski palców robić, to ja zaczęłam bardzo mocno płakać. A ten człowiek, o którym wspominałam, mówi do mnie, nie płacz, to tylko tak musi być, nie płacz.
Mi się wydawało, że oni mnie aresztują, że ja już nigdy swoich dzieci nie zobaczę. Po co oni mi palce odciskają? A jak poszli do mojej koleżanki, bo mieszkanie było zamknięte, po mój paszport, to jak moja koleżanka zobaczyła, że urząd emigracyjny jest i ja z nimi, to ona ze strachu, przysięgam Bogu, zemdlała w pracy. Mówi, Matko Boska, jak urząd, to ją deportują, ale mnie nie deportowali. Ten człowiek mi pomógł. Miał na imię, nazwisko miał Duda, jak dziś pamiętam. Tak jak nasz prezydent. No i wszystko się dobrze skończyło, prawda? No to znaczy po długich, a ciężkich cierpieniach, że tak powiem, bo nic lekko nie przychodzi. Wiadomo, jak człowiek zaczyna od zera, bez języka, bez wykształcenia, bez niczego, bo to wykształcenie, które myśmy mieli w Polsce, to właściwie jak się nie ma języka, to cóż ono znaczy? Nic, prawda? Więc był to ogromny wysiłek i psychiczny, i fizyczny. Ale dzięki Bogu i pracy jakoś żeśmy wyszli na prostą, no i porodziły się dzieci, wnuki studia pokończyły, już mam prawnuczkę, która ma 10 miesięcy. Wnukom się jakoś nie, nawet dobrze powodzi, bo wszyscy są bardzo pracowici, bez nałogów, bez niczego, także jakoś to życie się toczy. No a ja mieszkam z synem, wybudowaliśmy sobie razem dom. Mieszkam z synem, ale nie u syna. No mamy taki nieduży biznes rodzinny. Wnuk prowadzi z jednej strony restaurację, synowa z synem z drugiej strony. To jest połączone, tak, właściwie jeden budynek pod jednym dachem, tylko dwa oddzielne biznesy. No i syn teraz stara się ten interes powiększyć. No i tak się życie toczy. Ja już doszłam do takiego wieku, że właściwie już prawie nic nie robię. To jeszcze, to znaczy robię tyle, ile mogę, ale już nie mam żadnych takich obowiązków, które na mnie ciążą. Robię tyle, ile chcę i tyle, ile mogę. No tak. Powróćmy jeszcze może pamięcią do, no niestety, tego głównego tematu wołyńskiego, strasznego, straszliwego. Czy miała Pani może okazję, nie wiem, wybrać się tam, zobaczyć te rejony, czy raczej nie ma Pani odwagi? Ja nie byłam, ale moja kuzynka, ta, która miała dzisiaj być, ona była na naszej ojcowiźnie. W każdym razie mówiła, że na naszym zabudowaniu chyba nie było zabudowania, tylko wszystko lasem porosło. No, ona była. To właśnie o to mi chodziło, czy coś z tej wioski jeszcze pozostało? No, może ze wsi zostało, ale z naszego zabudowania nic nie zostało. Mhm. Bo ja kiedyś się spotkałam z człowiekiem tutaj w Ameryce, który pochodził z Kostopola, Ukrainiec. I ja się go zapytałam, czy ty znasz Małyńsk? A on mówi, znam. I on mówi, że Małyńsk jako miasto bardzo ładnie się rozbudowało, jest jako miasto Małyńsk. Mhm. Ale mówi, ale te osiedla polskie, które były, mówi, to już z tego nic nie pozostało. Mhm. To tyle mi powiedział. No rozumiem. No. A to był świadek naoczny. Mhm. No pani też w sumie świadkiem naocznym, prawda? Ile pani miała lat wtedy? 6. 6 lat. No i to się wryło tak w pamięć, że do dnia dzisiejszego pani. Tak mi się to wryło w pamięci, że ja mam ten obraz przed oczyma tak, jakbym go to wczoraj widziała. Te wszystkie ucieczki, te wszystkie, jak z mamą uciekałam przez zboże przed banderowcami, bośmy nie zdążyły do tej bazy pójść. I ktoś tam mówił, że banderowcy jadą, bo myśmy mieszkali przy takiej głównej drodze. A banderowcy jak jechali na koniach, to oni zwartą gromadą jechali. To nie jechał jeden czy dwa. Także ja z mamą uciekałam przez żyto, pamiętam, i sobie myślę, Boże, przecież w tym życiu, to jako dziecko to już sobie uzmysłowiałam, jak to łatwo w tym życiu odkryć, że ktoś tędy, bo przecież ten zboże jest powalone przez nogi. No ale jakoś Pan Bóg pomógł, żeśmy przeżyli i aż wylądowałam w Ameryce, od Wołynia do Ameryki. Jak Pani myśli sobie o tym, co się tam stało, jakiego typu to są myśli, jak Pani to odbiera teraz po latach? No więc mówię Panu, że rany są niezabliźnione i czym człowiek jest starszy, to ten koszmar się staje coraz bardziej straszliwy. Bo jako dziecko to człowiek się tak nie bał się, ale się inaczej bał. A w momencie, kiedy człowiek już dojdzie do pełnoletności i przejdzie przez życie różne koleje swojego losu, to co najgorsze, najbardziej mu w pamięci pozostaje. To, co najtragiczniejsze było w jego życiu. Rozumiem. A czy w jakiś sposób byliście zrehabilitowani za te krzywdy, które tam zostały? Coś tam w Polsce mój brat chyba dostał. Ja nie, w każdym razie, bo ja już byłam. Ale to były śmieszne sumy, bo podobno, z tego co ja słyszałam, nie wiem czy to jest prawdą, że Niemcy, Rosja, Ukraińcy nic nie dawali. Ale Niemcy dawali odszkodowanie, ale
podobno, i to jest zresztą prawda, bo moja kuzynka, ta lekarka, ona dostaje obozową jakąś rentę. Bo jej mąż był lekarzem i on był taki, miał powiązania. I podobno jak Niemcy dali odszkodowanie powojenne dla takich ludzi jak my, to oni sobie prawdopodobnie podzielili między siebie i ten, kto miał dojście, to tam dostał, a kto nie, a myśmy wtedy jeszcze w Polsce mieszkali, ale nawet żeśmy nie wiedzieli, że coś takiego jest. Ale to już pewnie są rekompensaty za pobyt w obozie w Dachau, prawda? No za cały pobyt tam, tak. w tym. Nie za Wołyń, tylko Nie, to były, no ja mówię, czasy to nie. Czasy niemieckie. To były czasy niemieckie, od Ukraińców żadnej rekompensaty, nic. A no, jak pani uważa, czy w jakiś sposób powinno to zostać bardziej nagłaśniane, czy upamiętnione? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo młode pokolenie nie ma pojęcia, co myśmy przeżyli. Oni mają tylko komputery i smartfony, ale niech by się cofnęli do tego czasu, kiedy były te straszliwe mordy, ta straszliwa wojna, to może nigdy by następnej wojny nie wywołali. Oczywiście, że powinno być. I już tych ludzi bardzo mało jest, którzy to przeżyli. Bardzo mało. Ja byłam młodym, małym dzieckiem i ja już jestem sędziwą kobietą, to co dopiero ci, którzy byli starsi. To już ich nie ma na tym Westpadole, dawno. Ma jeszcze pani kontakt z jakimiś takimi osobami, które przeżyły? Czy albo przynajmniej miała pani wcześniej? Miałam. Zaraz niech ja sobie pomyślę. Jak mieszkałam w Polsce, to miałam. Poza tym bracia moi to przeżyli. Mój ojciec był bardzo, tak jak już wspominałam, wielkim patriotą. On do Zbowidu należał, do nas różni ludzie przychodzili. Bardzo często się ten temat w domu poruszało. To nie to, że sprawa była zamknięta. Nie. Mój ojciec był człowiekiem z takim społecznikiem. On był honorowym, jeździł do straży pożarnej, chociaż nie był strażakiem, ale zawsze jeździł. Do Komitetu Rodzicielskiego należał, do Zbowidu należał. Tak jak mówiłam, te stacje doświadczalne były u nas, takie rolnicze naukowcy przyjeżdżali. Także temat Wołynia, temat polityki, temat wojny ciągle był poruszany. Dlatego Jasiek jest taki. To nie to, że wojna się skończyła, sprawa się zamknęła. Nie. No rozumiem. Nie. Na zakończenie proszę powiedzieć, co pani uważa, co należałoby zrobić, żeby zapobiec tego typu sytuacją, jakie miały miejsce wtedy właśnie. Ja myślę, jako człowiek doświadczony wojną, że trzeba coraz bardziej ten temat rozpowszechniać przede wszystkim wśród młodzieży. Dlatego, że młodzież jest przyszłością narodu. Młodzież będzie zajmować w przyszłości stanowiska, bo są ludzie wykształceni i w ogóle. Także przede wszystkim wśród młodzieży ten temat trzeba nagłaśniać. Nie można tego zapomnieć, bo to był koszmar. Kto tego nie przeżył, nawet jeżeli ktoś mu to opowiada, to nie jest sobie w stanie wyobrazić. Nie jest. Ja gdybym to słuchała, to bym to paliło się, widziałam, no zabijali, była wojna i ten, ale to nie jest to. To trzeba przeżyć, to trzeba widzieć te poobcinane głowy, to trzeba widzieć tą krew leżącą na podłodze wszędzie, to trzeba widzieć te łuny płonące, jak się ciała się paliły, to trzeba w ziemi posiedzieć, w lepiance, to trzeba przeżyć, żeby o tym pamiętać. To, co ja teraz przeczytam, to są moje wspomnienia, które sama napisałam. To są wspomnienia z moich dziecięcych lat do chwili, prawie że do chwili obecnej. Tytuł tego jest Wołyń Chobienia. I znowu wracam myślami do wołyńskich dni, kiedy byłam mała i śmiałam się wesoło. Rosłam razem z braćmi w domu przy drodze, gdzie była studnia z żyrawiem i bliskie osoby. Życie było proste, może i szczęśliwe. Lecz przyszli Ukraińcy i wygnali nas. Zaczęły się mordy, wsie stanęły w ogniu. Ludzie żyli w strachu i uciekali, gdzie mogli, by ratować się. Nie było to łatwe, rzucić dom, łąki i lasy. Ruszyć w obce strony, póki jeszcze czas. Noce były straszne, trudno było żyć. Psy wyły żałośnie, oznajmiając strach. Strach nas nie opuszczał, opuszczały siły, a wokół nas widniały mogiły. Naród niewinny ginął z rąk oprawców, siekierami głowy cieli, a sami się cieszyli, że wyżnęli Lachów, że będzie Ukraina. Miejsca było dosyć i dla nich, i dla nas. Ziemia urodzajna wyżywiła wszystkich.
Lasy liściaste, które rosły tam, szumiały spokojnie, a w nich śpiewał ptak. Ludzie się modlili o spokój do Boga, by wytrwać w tym wszystkim, cieszyć się życiem i budować dom dla swoich dzieci, które rosły tam. Było to strasznie, nie da się opisać. Nie można zapomnieć tego okrucieństwa, które wraca w mych wspomnieniach po dzień dzisiejszy. Mój ojciec się nazywał Tomasz Zając, mama moja nazywała się Aniela Zając, z domu Trela, tak jak ten bokser Trela. I jest malarz w Muzeum w Warszawie, też Trela, znany malarz. No. Czyli pani z domu jest Zając? Tak? Ja z domu jestem Zając. Okay. I rodzeństwo? Bracia też są Zające. Ale imię? A jeden brat nieżyjący ma Józef na imię, Zając Józef, ja Zając Genowefa. Młodszy brat, ten co ze mną, nie wiem, ten Stasiu, to Zając Stanisław. I najmłodszy, który się urodził już po wojnie, mieszka w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej, nazywa się Zając Władysław.